dobrze. Zapraszam serdecznie pierwszą osobę z kolejki. Już idę? Proszę. Już podążam? Proszę. Zbliżam się? Proszę. Prawie jestem, widać nogi, później tu. Dzień dobry. No dobrze. Witam. Panie doktorze, właściwie po dzień dobry powinienem powiedzieć do widzenia. I tak jest. Tak jestem zalatany dzisiaj tu, jutro tam. Niespokojny duch boksu. Śmiech na maksy. A więc tak, panie doktorze. Kurde, przecież ja już go kiedyś ten. Ja już go kiedyś tam co, wtedy tam, że tam. Co, no mów mi, no to. To nawet w telewizji było. Przepraszam, że się tak napatruję, nie? Ale ten. Czy ja już pana kiedyś nie spotkałem? A przepraszam, a jak nazwisko pana? Jacek Balcerzak. Panie Balcerzak, pan nie uwierzy, ale mam dokładnie to samo, co pan. Proszę? Mówię, że mam dokładnie to samo, co pan. O! Tak. Co pan powie? Ale co, platfus? Nie, nie. Proszę pana. No? Tylko pan wszedł? No. I od razu miałem déjà vu. I, no i co pan miał? Déjà vu. O! Tak. Co pan powie? Mhm. A gdzie? Pana. No tu. O. Tak. To pan to. Mhm. Nie mogę skojarzyć jednak, gdzieś mi się, proszę pana. Kurde. Później może. To powiem panu, że bardzo fajnie panu zrobili, naprawdę. Super. No. Widać, że porządna ekipa, wie pan, fugi równo, posprzątali po sobie. To jest ważne, to się tak mówi, to jest ważne. Dobre wrażenie jest ważne, naprawdę remont się uda. Przepraszam, ale nie mieliśmy remontu. Proszę? Mówię, że nie było remontu. No ja, no ja, przecież pan mówił. Co mówiłem, że remont był? No skąd? No a co pan wcześniej mówił? Że miałem déjà vu. No. No. Gdzie? Tu. No. No. Ja pierdzielę, jaka gadka pod górę, kurde. No. Panie doktorze. Tak? No skoro pan wcześniej miał tu, tak? Déjà vu, tak? A teraz ewidentnie, bo sam widziałem, są tam déjà vu, no to ktoś je panu, tak? Nie, przepraszam. Same nóg nie dostały, nie? Panie Jacku, no. Nieporozumienie. Co? Déjà vu. No tam spokojnie, przecież wiem, o czym mowa. No cieszę się. Ktoś panu Judasza gumą zakleił. Naprawdę, no. Niętowa. Przepraszam. Ja nie wiem, czy pan żartuje, czy pan tak naprawdę. Co? Déjà vu, panie Balcerzak. No, z francuska. Z francuska? Naprawdę. A wyglądają jak meble Bodzio. Nie, panie Jacku, żeby była jasność, bo ja nie wiem, w co my się bawimy. Co? Déjà vu, wie pan, to jest takie. To jest takie wrażenie, o, tak jak na przykład teraz w tym przypadku człowiek się zastanawia, wie pan, czy tą osobę widział wcześniej, czy też nie. Déjà vu, o. Kurde, ale pan do tego podchodzi. Filozoficznie. A pan to jak? Ja? Ja, proszę pana, podchodzę praktycznie. Tak, mam takie wrażenie, że pewnej osoby nie widzę, nie? To normalnie. Otwieram déjà vu i tą osobę widzę. Bez sensu. Bez sensu. Naprawdę. Nie, panie Jacku. Naprawdę, tak robię. Ale przecież się nie rozumiemy. Déjà vu. Tak. Za kalamkę trzeba. Idę się. Dobrze. Jak pan tu w lasce? Z okno czy co? No. Panie Jacku, zostawmy ten temat. Może... No właśnie, no właśnie. Przecież to się tylko... Pan z jakąś sprawą, no tak? No tak. Ja mam wejść i wyjść, także wie pan. Aha. Czyli, że pilne. Bardzo. No dobrze. Na cito. Jak...
Jak pilne, to proszę, niech pan od razu przejdzie do meritum. A, wie pan, czasu nie ma, tu zostaniemy. Dzięki za gościnę. Dobrze. No. Jak mogę pomóc, wie pan, bo to jest skierowanie rzeczywiście. A, no to ja panu mówię. Tak? Przysyłamy do pana trener, mówi: Jacek, chodzisz, bierzesz toczonko, bo chodzisz. Także wlazłem jeszcze tylko chytisz i myk, myk, puch. Nie ma balcuzaka. Przepraszam. Pan mógłby jeszcze raz powtórzyć, po co pan przyszedł? Ktoś tu ma brudne uszka. Dobra, już pan tłumaczy. Przysyłamy do pana trener, mówi: Jacek, wchodzisz, bierzesz pociąg, bo chodzisz. Tkę. Widzi pan? Tkę. Tkę. Fajne, bardzo śmieszne to jest, super. Trochę do dopracowania, ale fajne. Ale wracając do mojej sprawy, wchodzisz, bierzesz pociąg, bo chodzisz. Tkę. Panie Jacku, to jest rodzaj żeński, zatem to jest ona. Końcówka tka. Pan chce ją, pan chce tkę. Pan się z tego śmieje? Nie, ja się nie. Ja się nie śmieję, nie. No to, wie pan, ja, kaszle na wesoło, wie pan. Panie doktorze, czy pan to wszystko przed chwilą, nie? To do mnie mówił. Panie Jacku, a czego pan tutaj nie zrozumiał? No, jak mam być szczery, to wie pan, to już tak po dzień dobry się schody zaczęły, wie pan. No dobrze. No. Nic straconego, panie Jacku, dobrze, to zrobimy tak, że ja panu pomogę, wie pan co? No. Ja panu pomogę, ja pana naprowadzę na ten wyraz, proszę pana. Pan sam zgadnie, jak to trzeba prawidłowo, proszę pana. I zawsze już będzie pan pamiętał. Aha, no to dobra, dobra, wie pan, bo to ja miałem wejść i wyjść, nie? To... Tak, proszę pana, to wyjdzie pan mądrzejszy o jedno słowo. Dobra, dobra, no, dobra. Pomogę, bo widzę, że pan ma jakiś duży problem z końcówką. Proszę pana, to nie są badania okresowe, tylko to mam wejść i wyjść. Dobrze, nie? To... panie Jacku, proszę współpracować. Dobra, dobra. Uwaga, no. Naprowadzam pana. Dobrze, proszę bardzo. No. Panie Jacku. Słucham pana doktora. Znaczy teraz nie musi się pan odzywać. Proszę? Nie musi się pan odzywać. Nie muszę? Nie. A, przepraszam, no bo pan mnie zawołał, no to myślałem, że pan coś ode mnie chce, no to jakby znaczy, zareagowałem, nie to nie tak bezmyślnie, nie to... Nie rozumiem, ale wie pan, co ja... Słyszę, reaguj, gdy słyszysz. Dobrze, ale ja pana w tej chwili nie wołam. No, jak nie, no przecież pan mówił. Panie Jacku, to ja jestem. Nie, no tak, wie pan, no. Mówię panie Jacku, ale pana nie wołam. No jak pan, to jest niemożliwe, no. No. Panie Jacku, ale nie wołam, w tym sensie, nie wołam. Panie doktorze. Słucham. No, widzi pan, o, to jest to. Dobrze, panie Balcerza. No to tak jest. To co, no to co, jakby, bo no to ja nie wiem, bo... Niech pan nie utrudnia, ja pana naprowadzam. Ja mówię... A pan mi nie odpowiada. Proszę. Nie, spoko, nie, jakby nie ma problemu, wie pan to. Uważa, że jest pan szczery, to się w ogóle liczy, nie? Ale to... jak ja mam być szczery, to pan mi też nie odpowiada, nie? To żeby nie było, nie? Mogę? Tak, tak. Dobrze, dobrze. No. Uwaga, naprowadzam pan. Panie Jacku. Proszę mi powiedzieć. Po co pan do mnie przyszedł? Ja pierdzie. Kurde, mi się chyba lekarz od dzieci trafił. Panie doktorze. Chcę sobie wyobrazić, że przysyła mnie do pana trener. Niech pan przestanie. Trener. Rozumiem.
Panie Balcerzak, niech pan da spokój temu trenerowi. No, co przecież pan tak zaczął, no? Trener jest nieważny. Ja pytam... O, jak to trener jest nieważny? Trener jest najważniejszy. Dobrze, przepraszam, źle się wyraziłem. No, po prostu... Pan by mu to w oczy powiedział? Panie Jacku. By pan zobaczył z bliska rękawicę. Dobrze, inaczej może. No. Załóżmy. No. Załóżmy. Co? Że trenera nie ma. Proszę bardzo. Po co pan do mnie przyszedł? A co się stało? Co się stało? O co panu znowu chodzi? Z nim, co się stało? Z kim? Z trenerem, co się dzieje? Skąd ja mogę wiedzieć, co no się stało? No pan coś wie, niech pan się nie wycofuje, niech pan mówi. Ja pana... Pan coś wie. Niech pan mnie nie naprowadza, niech pan mnie naprowadzi, co z trenerem. Nie, niech pan się przestanie... Ja się denerwuję, co się dzieje? Panie niech pan mówi. Panie Balcerzak. Jestem gotowy na najlepsze, co się dzieje? Na gorsze, ja już... Na wszystko jestem gotowy, co się z nim dzieje? Zlituj się pan! Przecież tak naprawdę to on jest. Jest? Oczywiście. No to co pan ploty sieje, ja tu od zmysłów odchodzę, no. Tak naprawdę to on jest. 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 No, tak. To... Oczywiście. Ale widzi pan, hipotetycznie to go nie ma. Co pan powie? No, ja tak coś przeczuwałem, wie pan. I widzi pan, i tak to jest. Młody człowiek, życie przed nim, a tu. I... Czy pan to rozumie w ogóle? Nie. Dobrze. Tak najprościej panu wytłumaczę. No właśnie, tak jakbyśmy troszkę sprawę uprościli. Wie pan, bo ja miałem wejść i wyjść, dobrze. A tu się sprawy po prostu... Tak najprościej. No. To tak, jakby pan nagle miał dwóch trenerów. No to pan uprościł. Proszę pana, prawdziwy, proszę pana, i ten drugi, hipotetyczny. Ja. Tak. I pan ich nie rozróżnia. Widzi pan? Ale... Tak, chwileczkę, pan rozmawia z tym prawdziwym i pan myśli, że to ten hipotetyczny. Ale... I odwrotnie, wie pan. Dobra, ale zaraz, bo to... Słucham. To który mnie trenuje? Panie Jasko, no co też pan się... Nie, no teraz nie wiem. Panie Balcerzak. Trenuje pana ten prawdziwy. A ten prawdziwy, prawdziwy. No, no tak. No prawdziwy. Przecież by się pan zorientował. No, głupi nie jestem, kurwa. No. Ale widzi pan, chodź pan. Przysyła pana do mnie ten drugi. Nie. Ten hipotetyczny. Co pan powie? Tak. On panu dał skierowanie i z tym skierowaniem trafił pan do mnie. Teraz tak, proszę pana. Skoro on jest hipotetyczny, to znaczy, że jego nie ma, wie pan. A jak jego nie ma, to przecież nie musi pan ciągle o nim mówić, kiedy zadaje panu bardzo ważne pytanie. Po co pan do mnie przyszedł? Proszę bardzo. Dobra, człowieku, zlituj się, no. No. A i niech pan nie zapomina, kto pana nie przysłał. Nie, moment. Moment, kurde, stop. Ja pana najmocniej przepraszam, ale kurde, ja jestem w ciężkim szoku normalnie. Co się znowu dzieje? Ja nie wiedziałem, że ja biorę udział w takim przedsięwzięciu, kurde. Co tu się dzieje? Ja miałem wejść i wyjść. No panie Balcerzak, no i wszedł pan. No i wyjść nie mogę. Masz ci do was, no. Pan, ja nie rozumiem, o co panu chodzi. Po prostu mnie zwyczajnie wprowadził w błąd. Powiedział, wejdziesz i wyjdziesz. Tak mi powiedział. Kto panu tak powiedział? Kto mi powiedział? Tak mi powiedział. Mój osobiście, proszę pana. Kto panu tak powiedział? Pewni ludzie mi powiedzieli, że wejdę i wyjdę. Panie Balcerzak, pan miał współpracować. A pan co robi? Pan znowu ciągnie w swoją stronę. Niech pan tego nie robi. Niech pan ciągnie w moją stronę, bo ona jest słuszna. Co pan do mnie mówi? O co panu chodzi? Ciągnij pan w moją stronę. To jakieś badania się zaczęły? Bo ja nie jestem na co. Panie Jacku. Tego też mi nie powiedział. Pan nie musi być na co. To co to sądzę? Niech pan ciągnie w moją stronę. To jest niemożliwe. To się nie da, jakbym... Ciągnął w pana stronę, to bym pchał. Cokolwiek to jest. Panie Balcerzak,
Niech pan nie komplikuje, na miłość boską. Niech pan pcha, jakby pan ciągnął. Ale ty, pan mnie nie rozumie. Ja miałem wejść i wyjść. Jedna ekipa panu tutaj remont robiła, druga panu będzie meblować. Będą panu pchać i ciągać. Ja nie mam czasu na takie rzeczy. Ja miałem wejść i wyjść. Balcerza, cholera jasna. Panie Jacku, przecież mnie nie o meble chodzi, ja remontu nie miałem. Mi chodzi o to, żebyśmy byli jedną drużyną. Ja nie będę się z panem teraz bawił, no. Się będzie w harcerza bawił, ja miałem wejdziemy. Trzeba razem za problem się zabrać. O, spokojnie, jak w tym wierszu, pamięta pan razem? Dziadek za rzepkę, babcia za dziadka, przydałby się ktoś na przyczepkę. Proszę pana, i razem. To teraz trzeba całą rodziną po pieczonkę przychodzić. Nie. Moment. Panie doktorze, nie denerwujmy się, uspokójmy nerwy. Właśnie. Nie krzyczmy na siebie. Oczywiście. Zrobimy inaczej. Spokojnie. Ja przyjdę innym razem, dobra? Się przygotuję. Zabiorę ze sobą dziadka, babcię, rzepkę i przyczepkę, dobra? Powozimy babkę w przyczepce, z dziadkiem poturlamy rzepkę, naprawdę, no. Co pan opowiada za bzdury? Przecież to jest metafora. Dobra. Przyjdę innym razem, naprawdę. Zjem encyklopedię i wrócę, obiecuję. Pan da. Pan utrudnia. Pan da. Pan, proszę pana, wszedł. Pan... I wyjść nie mogę. Pan wszedł i stanął pan okoniem. Normalnie wlazłem. Normalnie. I zapędził pan nas w kozi róg. To pan jest weterynarz? Co tu się dzieje, kurwa? Ja miałem wejść i wyjść. To jest nie do opowiedzenia. Naprawdę, ja wchodzę, ten do mnie na dzień dobry, pan mi nie odpowiada. Właśnie. O tak do mnie, kurę, potem się okazuje, że trener ma kogoś na boku w ogóle. Właśnie. Tamten ma coś z hipoteką. Kurę, co? Nie do opowiedzenia w ogóle. Kurę, dziadek ciąga babkę za rzepkę. Poważnie. W ogóle koza się na to wszystko w rogu gapi. No poważnie. To jest nie do powiedzenia. Przecież ja nigdy tyle słów na raz nie wypowiedziałem. Ja jestem bokser, ja walę free. Przecież ja mam osiągnięcia. Ja brałem udział w 3 nokautach. 2 pamiętam. Nie. Ja już widzę, mi się już łeb ugotował, ja naprawdę. Też mi przerosło po prostu. Ja już nie wiem, kto do kogo przysiedł w ogóle. Dzień dobry. Zapraszam do siebie. Śmiało. Słucham pana, czym mogę służyć? Proszę pana, ja jestem lekarzem. Lekarz, tak? To oczywiście. Czyli psychotropy dla pana, dobrze? Doktor habilitowany. Pan jest doktor? Tak. A ja? Pan jest Jacek Balcerzak. Aha, dobra, to jest... Jakoś nam ustawia sytuację. A pan jest kto? Doktor habilitowany. O, proszę, co pan powie? Tak. Super, najważniejsze, że pan z tego wyszedł, ale niech mi pan powie. Panie habilitowany, czy ja dostanę to, po co przysłali mnie tu pewnie ludzie, tak czy nie? Niech mi pan powie. Nie miałem wejść i wejść. Nie miałem wejść i wejść. Panie Balcerzak, uprośćmy to. Co pan powie, można prościej?
Nie, dobra, ja se, wie pan co, zrobimy inaczej. Ja se sam przybiję, gdzie ona jest. Co pan który kieszeni? Przepraszam bardzo. Ja se sam przybiję, który jest. Pan narusza moją prywatność. Nic nie ruszę. Panie Balcerze, tu proszę, między nami jest taka szyba, proszę jej nie przekraczać. On powiedział szyma? Słuchajcie, to nie jest lekarz, to jest na bank jakiś salowy, mówię wam. To jest nie do pojedynku. Słuchaj, bo cię na swój sposób polubiłem, ty. Co ty se za leki przypisujesz, słuchaj? Ja ci radzę, bierz pół dawki, naprawdę. Ja cię sporo. Zabrał drzwi, wstawił szybę i zadowolony. A gdzie ta szyba? A gdzie ta szyba? Ojej. Ojej. A co to takie twarde jest? A co to takie twarde? Patrz, bardzo cię przepraszam. Żadnych smug nie ma. Ty, ty, a czemu ta szyba skręca? A czemu ta szyba skręca? O matko, bidulku! Zachowaj spokój! Obecnie znajdujesz się w słoiku! Zakręcony ogór. Podejdź do tu szybki, jak i ja podchodzę. Nie, momencie, chwileczkę, nie, panie Balcerzak, to tak nie może być, panie Balcerzak. Jak ja mam panu pomóc, proszę pana, jak pan wszystko w żart obraca? No właśnie, proszę pana, ja obiecywałem panu, że pan wyjdzie stąd mądrzejszy o jedno słowo. Czy tak. Pan wie, jakie to słowo? Już wiem. No nareszcie, pan głośno powie zatem, proszę bardzo, jakie to słowo? Do widzenia!